dzisiaj taka mała wędrówka do lasu. Mroźny dzień, około minus jednego, minus dwóch stopni, ale temperatura odczuwalna dużo niższa. No zobaczymy, spróbuję jakąś herbatę przygotować, rozpalić kuchenkę, przetestować nowy czajniczek, tak? Na plecach nowy plecak. Zobaczymy, jak się sprawdzi. No zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Cześć. Udało się znaleźć drugą rozpałkę, czyli żywicę sosny, bez uciekania się o pomoc do bobrów, tak? No, a tam też zajrzymy. Jak widzicie, tutaj no, drzewo troszeczkę ucierpiało podczas pożaru i zapewne to jest powodem, że puszcza żywicę, puszcza sok. Ale dla nas to jest super informacja, bo można tę żywicę zebrać, co zaraz uczynię. No zobaczymy. Jak ktoś nie chce wykorzystywać żywicy do rozpałki, to również można wykorzystać jako zapach. Pięknie pachnie lasem, oczywiście. No i
i ma jeszcze wiele, wiele innych zastosowań medycznych, przemysłowych. No zobaczymy, poszukamy, może jeszcze będzie gdzieś więcej. Teraz jest okazja, żeby przetestować te rozpałki, które zbierałem. Czyli kora brzozy. Trzcina. A w zasadzie jej górna część. Oraz żywica, która gdzieś tutaj powinna być. Thank you.
kora brzozy jest super rozpałką. Nawet tak małe ognisko dodaje klimatu. No zaraz się rozpali. Nawet zwykła herbata w takich okolicznościach, w totalnej dziczy, głuszy, no smakuje super. Moja namiastka ogniska nie za bardzo się pali, ale jest duża wilgotność. A i drzewo wybrałem też trochę takie średnio suche. Ale rozpałka dała radę, zwłaszcza ta kora brzozy, wsparta przez trzcinę i odrobinę żywicy.
Zaraz będziemy rozpalać dalej. O ile się nie uwędzę. Jak widzicie, za moimi plecami fajna skałka. Tu w ogóle jest takie zagłębienie. Jestem otoczony właśnie przez dosyć dziki, gęsty zagajnik i krzaki. Nie wieje. Jedyny minus, no to mało słońca. No ale coś za coś. Jestem z dala od jakiegokolwiek szlaku, więc to jest duży plus. No więc jak widzicie, całkiem sympatyczne miejsce znalazłem. Skałka za mną, taka niby jamka, dookoła zagłębienie, również skałki, małe ostańce. No, teren jest nierówny. Tak ledwo siedzę na tej karimacie Bundeswehry, no ale coś za coś. Kuchenkę, jak widzicie, mam pod ręką, co ma swoje plusy i minusy. No plusy, że jest pod ręką, minusy, że jestem poddawany procesowi wędzenia, tak? Ciepłym dymem. Ale i tak jest fajnie. Z dala od szlaku, z dala od cywilizacji, w bardzo ładnych okolicznościach przyrody, krajobrazu. Jedyny minus to mało słońca, no ale coś za coś. Kuchenka już się rozpala. Nie jest to proste przy tej wilgotności tutaj. Próbowałem na początku z krzesiwem, tak typowo po survivalowemu, tak? No ale nie za bardzo mi się to udawało, więc zapałki poszły w ruch. Podpałki mam bardzo dużo. Jej zbieranie mogliście obserwować w pierwszej części tego odcinka. Więc nawet mokre drewno tutaj nie będzie stanowić problemu. Skałki są fajne nie tylko dlatego, że dają klimat i osłaniają od wiatru, ale również można zaczepić coś o różne występy i ostre krawędzie. Więc taki, można powiedzieć, leśny chillout. Sprzętu zabrałem mnóstwo. Połowa niepotrzebna, ale to jak zwykle bywa, lepiej nosić niż się prosić. Trzy paczki zapałek, masa rozpałki. No, drewna raczej nie brałem do lasu. Ale tak to wszystko. Noże, tak? Rękawiczki. Jak widzicie, potraktowałem kuchenkę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Ale właśnie chciałem stworzyć coś na kształt ogniska kontrolowanego. Thank you.
Jak widzicie, dzisiaj wiele różnych nowych rzeczy. Nóż Mora, kompanion. Ale przede wszystkim plecak. Przede wszystkim plecak Bundeswehry, tak? Przynajmniej taka wersja troszeczkę skrócona, zmniejszona Bundeswehry. Firmy Miltek. Dzisiaj pierwszy raz na takim spacerze. No testuję go, zobaczę co będzie. Fajny jest, jak za swoje pieniądze to naprawdę. 119 zł, w promocji nawet poniżej 100 zł. Bez jakichś cudów, ale rzeczywiście bardzo funkcjonalny. 100% poliester. Między 36 a 40 litrów. Dwie kieszenie boczne. Tutaj jak widzicie taka kieszeń, osobna komora. Mnóstwo troków. System nośny bardzo prosty, szelki z pianką, taśma biodrowa, tutaj taki improwizowany pas piersiowy, no sam sobie go zrobiłem, dokupiłem trok Wisporta, przeciąłem, jest, natomiast jak kupicie ten plecak, to nie będzie pasa piersiowego. Na górze kieszeń, taka jak tutaj z boku. Komin, kieszonka na zasuwak tutaj i takie okienko na ID, tak, na swoje dane. Żadnego usztywnienia nie ma, natomiast karimata, jak zostanie włożona do środka, no to już mamy usztywnienie. No, nawet nie zauważyłem, jak się skaleczyłem. Nie wiem, może otwierając nóż, czy... No, ale właśnie to jest okazja. Żeby otworzyć górną kieszeń tego plecaka. W której jest apteczka. Jak na taką małą rankę, to rzeczywiście dużo krwawi coś. Ognisko się znowu pali, więc jest nadzieja.
tutaj narzędzia do rozpałki, krzesiwo, zapałki sztormowe, zwykłe zapałki, pojemniczek z żywicą, tylko te zapałki coś mi tutaj nie chcą wejść. Jeszcze dwie torebki herbaty zostały na kolejną wycieczkę. To włożymy tutaj. To już mogę schować. Tutaj jedna taka mała uwaga, ta zmniejszona wersja tego plecaka Bundeswehry też ma tutaj taką kieszeń niby na karimatę Bundeswehry, ale ta karimata tutaj nie wejdzie, czyli to dopiero w tej wersji 65-litrowej ta karimata tutaj wchodzi. Ale nie szkodzi, do głównej komory można schować i też nie ma problemu. Może to też tutaj schowam. Plecak jest bardzo pojemny. No zobaczymy. Przede wszystkim, no dla mnie atrakcyjne są te dwa troki tutaj, bo jak zapewne się domyślacie, w czasie sezonu wędkarskiego, no to tutaj będzie wędka przypięta, tuba na wędkę, ewentualnie jakiś namiot, więc to jest super rozwiązanie. No zobaczymy.
No, myślałem, że nie dam rady, a sama się złożyła. Pierwsze koty za płoty. Cześć, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.